Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych. Nie bez powodu stoimy dzisiaj na warszawskiej Alei Róż, gdyż tutaj, w tym miejscu, przez wiele lat mieszkał największy sybaryta i playboy PRL-u, premier Józef Cyrankiewicz. Cyrankiewicz do dzisiaj pozostaje rekordzistą w długości sprawowania funkcji premiera. Pełnił ją przez prawie 22 lata, z czego 16 lat non-stop. Do tego, jako jedyna osoba z elity władzy PRL-u, cieszył się pewną popularnością w społeczeństwie. Bardzo zresztą o to dbał, głównie z powodów czysto oportunistycznych. Jak mawiał, jak dojdzie co do czego, to wolę, żeby mnie lubili, bo wtedy mnie nie powieszą jak innych. Kiedyś, gdy biesiadował z przyjaciółmi w ośrodku w Łańsku, a na stole był kawior, szampan, łosoś, dowiedział się, że za chwilę do ośrodka przybędzie Władysław Gomułka, który znany był ze swojego ascetycznego zachowania. Cyrankiewicz bał się Gomułki, który potrafił go publicznie wyzywać od łysych. W związku z tym zarządził natychmiast i na stole pojawiła się kawa zbożowa, czarny chleb, ryba wędzona, ser. I do tego polska wódka. Gomułka był zadowolony. Chociaż Cyrankiewicz był żonaty z jedną z najpiękniejszych polskich aktorek, Niną Andrycz, to przez jego życie przewinęło się wiele kobiet. Podobno Irena Dziedzic zawdzięczała mu swoją karierę, miał romans z Danutą Szafarską, a poza tym był prawdziwym demokratą. To znaczy ekspedientki, kwiaciarki, sklepowe, biuralistki. Kobiety kochał ponad wszystko i zawsze. Cyrankiewicz wraz z Niną Andrycz zajmowali w budynku za moimi plecami 170-metrowy apartament. Lokalizacja wspaniała, ale okazywało się, że czasami były z tego powodu problemy. Cyrankiewicz miał bowiem dobre serce i starał się kokietować środowiska literackie i kulturalne. Dlatego w Alei Róż zameldował się Broniewski, potem Gałczyński, potem Antoni Słonimski. Pomógł też wdowie po Witkacym, dzięki temu dostał służbowe mieszkanie w Warszawie. Pewnego dnia, gdy Cyrankiewicza nie było w domu, rozległ się dzwonek do drzwi. Nina Andrycz otworzyła, a naprzed drzwiami stał niewysoki, muskularny mężczyzna. Przedstawił się jako Konstanty Ildefons Gałczyński i zapytał się, gdzie jest łazienka. Zdziwiona Andrycz pokazała mu. Wtedy on poszedł do łazienki i ku przerażeniu aktorki zaczął się rozbierać. Po kilkunastu minutach wyszedł i stwierdził: zawsze marzyłem o tym, aby wykąpać się w wannie premiera. Teraz raczej byłoby to chyba niemożliwe. Małżeństwo Andrycz i Cyrankiewicza rozpadło się pod koniec lat 60. Przyczyną tego był fakt, że aktorka nie chciała mieć dzieci i dokonała dwukrotnie aborcji. Zresztą Andrycz była wyjątkowej klasy oportunistką, podobnie jak jej mąż. Kiedy dostała w prezencie od Stalina piękne futro, to podarunek przyjęła, ale szczyciła się z tym, że go wcale nie nosiła. Przypomina mi trochę sytuację z pewnym prezydentem, który palił marihuanę, ale się nie zaciągał. Józef Cyrankiewicz stracił stanowisko premiera na skutek wypadków grudniowych w 1970 roku. Przez dwa lata pełnił jeszcze funkcję przewodniczącego Rady Państwa, potem przeszedł na emeryturę. Zmarł w styczniu 1989 roku, tuż przed upadkiem komunizmu w Polsce. Ciekawa natomiast była sprawa z Niną Andrycz, która przeżyła go o wiele lat i do końca życia twierdziła, że była o rok młodsza od swojego byłego męża. W rzeczywistości była 4 lata starsza, gdyż odjęła sobie 5 lat. Miała lat 104, a nie 99. Czy ktoś zrozumie kobietę? Jaka różnica? 99 czy 104? Jeżeli się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek zawsze w sobotę. Hej!